Gabriela Kownacka, 58L. Miała wspaniałego mężczyznę u boku, a owocem ich miłości był syn Franciszek. Szczęście jednak nie trwało długo. Niespodziewane gruchnęła bowiem wieść, że wzięli rozwód. Po kilkunastu latach aktorka musiała zmierzyć się jednak z dużo boleśniejszym ciosem. W wieku 52 lat dowiedziała się, że ma nowotwór. Sześć lat później przegrała walkę o życie. Warszawa lat 30. XX wieku. Podupadający teatr rewiowy, czerwony młyn. Groteskowy dyrektor Kulka Lalewicz Wiesław Michnikowski, zmanierowana diwa Vera Patroni, Ewa Wiśniewska. Głośne, siejące chaos tancerki, życie garderobiano kawiarniane, klakierzy, krawcy, roztańczona bufetowa, Irena Kwiatkowska to. Barwne tło dla głównych bohaterów. Piotra Frączewskiego i Gabrieli Kownackiej. Reklama Halo spitzbrutka czyli ostatni, występ króla Kasiarzy z 1978 roku, to doskonała komedia muzyczna oparta na historii autentycznego włamywacza działającego w przedwojennej Polsce. Charyzmatyczny Fred Campinos, pozornie ratujący teatr przed bankructwem, w rzeczywistości planuje skok na sąsiedni bank. Nieoczekiwanie dla samego siebie zakochuje się w pięknej i delikatnej tancerce. Anicie. Gabriela Kownacka prywatnie złościła się, że od czasu szpicbródki widzowie i reżyserzy widzieli w niej tylko nostalgiczną Anitę. Wydawało mi się, że drzemią we mnie tak niesłychane tajemnice, że granie takich rur straszliwie mnie ogranicza, mówiła. I, choć zawsze wyglądała eterycznie, już jako młoda kobieta miała zdecydowane poglądy na życie. Powściągliwa, poukładana i obowiązkowa. Pociągali ją trudni mężczyźni, o silnym charakterze i wymagających pasjach. Ona była niezależna i ceniła niezależność winnych. Na studiach urzekł ją starszy o dwa lata Waldemar Kownacki. Tworzyli zjawiskową parę. Całą naszą szkołę przesłaniała miłość waltka i Gabrysi. Wszystkie dziewczynki. Patrzyły z zachwytem, opowiadała aktorka Ewa Ziętek, która z Gabrielą mieszkała w jednym pokoju w akademiku. Waldemar szył dla niej sukienki oraz znany był z wręczania swojej ukochanej nietuzinkowych prezentów: kawałek dachówki, rynny, łańcuch od krowy. Każdy normalny przedmiot uważał za zbyt banalny. Pobrali się pod koniec studiów. W 1975 roku wspólne życie zaczynali w wynajętych mieszkaniach, a ponieważ mieli niewiele rzeczy, w trakcie przeprowadzek wystarczał im jedynie rower. Cieszyli się życiem, byli zgodnym małżeństwem, a owocem ich miłości był Franek, który urodził się w 1983 roku. Niedługo potem gruchnęła wieść, że kownaccy się rozwiedli. Ono żenił się ponownie. Z drugiego związku. Ma dwie córki. Ona nigdy nie dała po sobie poznać, jak trudne było dla niej to rozstanie. Miała wspaniały związek z Waldemarem Kownackim, bo dobrali się, fantastycznie. To była wyjątkowo piękna para i wspaniali ludzie. Ich związek nie przetrwał próby, czasu, ale pozostała piękna przyjaźń. Taka miłość zdarza się raz na milion. Po rozwodzie nie znalazła godnego następcy Waldemara. Mówiła laura łącz, przyjaciółka aktorki. Samotnie. Wychowywała syna i nie bała się robić tego po swojemu, nie nagradzała za szóstki. Nie karała za przewinienia, wbrew licznym radom znajomych, słuchała swojej intuicji. Była wierna, podstawowej zasadzie, choćby nie wiem co się działo, nie nagna się do cudzych, przekonań. Kiedy nie miała pieniędzy, mówiła o tym otwarcie synowi. Gdy fortuna się odwracała. Brała go do sklepu i mówiła: Bierz co chcesz. Nie miała złudzeń na temat aktorstwa. Wiedziała, że to kapryśny zawód i że nie wybrałaby go po raz drugi. W wieku 52 lat usłyszała diagnozę, nowotwór piersi. Walczyła o zdrowie po cichu, bez rozgłosu. O chorobie mówiła mało. Wtedy, po wielu miesiącach, sukcesem zakończyła chemio i radioterapię. Teraz, jestem na takim etapie, który uważam za najciekawszy, mówiła w 2006 roku. Właśnie wychowałam syna, jestem świadoma własnych możliwości. Jako człowiek, kobieta i aktorka. Jak, teraz próbuję sobie przypomnieć ten czas po jej powrocie na plan rodziny zastępczej, po pierwszym ataku choroby, to widzę. Że gapa stała się trochę inna. Mówił o swojej serialowej żonie, którą żartobliwie nazywał gapą Piotr Frączewski. Los jednak bywa przewrotny i nie lubi oglądać się na czyjeś plany. Choroba zaatakowała ponownie, dużo agresywniej, niż za pierwszym razem. W 2008 roku Gabriela Kownacka usłyszała od lekarzy, że ma nowotwór mózgu. W niemieckiej klinice przeszła operację. I chociaż w jej głosie brzmiała nuta goryczy, gdy mówiła, że z prawdziwymi problemami borykamy się zawsze samotnie, to ona nigdy w chorobie nie była sama. Miała przy sobie syna, byłego męża, matkę i przyjaciół. I tylko gdzieś wciąż kołacze we wspomnieniach ta liryczna piosenka, śpiewana przez młodziutką, stojącą na szczycie schodów i otuloną puszystym kołnierzem nitę, ja nie chcę już za dużo mieć. Za mało też i żeby jeszcze stał się cud. Patrząc na jej fotografię, nie sposób nie zadać sobie pytania, dlaczego czasu dostała tak mało i dlaczego nie stał się cud. Zmarła 30 listopada 2010 roku po sześciu latach walki z rakiem w wieku zaledwie 58 lat. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.